Szczęść Boże, coś wam powiem. Jan Chrzciciel nie wahał się pójść przed oblicze króla i upomnieć go: nie wolno ci żyć z cudzą żoną. Wiedział, że ryzykuje życiem. Upominał się o znieważane prawo Boże, choć wiedział, że to jest trudne. Upomnienie o moralny porządek albo nazwać grzech po imieniu kogoś, kto może się zemścić, również dziś może być czymś niebezpiecznym. Jeśli nie jesteśmy zgodni z modą promowaną w mass mediach, bo jest ona w opozycji do naszej moralności, otrzymamy etykietkę oszołomów i fanatyków. Dzisiejsza Ewangelia mówi o skutkach nieuporządkowanych przestrzeni w naszym życiu. Dla Heroda taką przestrzenią były nieupoukładane relacje z żoną swojego brata Filipa. Herod, mimo napomnień Jana Chrzciciela, nic nie zrobił, aby zaprowadzić porządek w swoim życiu. Gdy w naszym życiu jest taki obszar moralnego bałaganu, to nie pozostaje on neutralny czy bez wpływu na innych. Wcześniej czy później, jeśli nic z tym nie zrobimy, uderzy w naszych bliźnich. Gdy ktoś nam wypomina grzech i przywołuje do porządku, choć czyni to z troski o nas, to wzbiera w nas nienawiść do tego człowieka. Bowiem zaślepienie naprawdę powoduje, że wpadamy w pułapkę własnych pragnień. One w jakiś sposób niszczą nasze życie. Można zakręcić się właśnie wobec tych wpływów czy namiętności, a wtedy życie i żadne normy postępowania nie liczą się oprócz chęci zdobycia tego, co mam upatrzone w swoim sercu i oczach. Taka chęć posiadania, która daje nam złudne poczucie władzy nad drugim człowiekiem. Bo ja wiem lepiej, bo ja mogę to czy tamto, a tobie nic do tego. To moje życie i się nie wtrącaj. Zapomina się wtedy, że pragnienie bycia z innymi powinno opierać się na miłości, dobru i życzliwości. W ten sposób dąży się do pokoju między nami. Nie można być dobrym i kochającym, a jednocześnie dążącym do nienawiści, która spowodowana jest strachem, że to, co zdobyłem, może zostać mi odebrane. Czas przeznaczony na nienawiść staje się czasem ukradzionym bliskim. Uwaga poświęcona na zachcianki jest uwagą odebraną bliskim. Świadomość oddana pragnieniom jest świadomością odebraną bliskim. Może się wydawać, że jesteśmy wolni, ale myślenie, że wszystko mogę, staje się moją niewolą. Staje się wtedy taki człowiek niewolnikiem samego siebie, swoich namiętności, przywiązań do rzeczy i iluzji tego świata. Oby w nas było jedno pragnienie. Niech Bóg daje nam łaskę porządkowania własnych serc od niewłaściwych pragnień, byśmy umieli kochać Jego i bliźnich, którzy wyciągają do mnie rękę, czy też napominają.